Chłopaki, chłopaki, musicie mi pomóc. Halo! Coś jest z komuś mnie tak. Słuchajcie, on się drugi raz umył. No, stop się pyta mnie, czy nie śmierdzi, czy ładnie pachnie, czy się dobrze ogolił. Ciągle się przebiera, mówi do mnie, że on ma w ogóle problem z ciuchami. Ale z nim jest coś nie ale tak. Co, on tak, chodź, bo on nie. Ale utrzymuje, ale on tak to jest tak coś dziwnego w tym, że się myje, tak? To jest dziwne dla ciebie. Drugi raz? Ludzie tak. Się myją. Słuchaj, ludzie to ja go tutaj wychowuję i wiem, co on robi. Na... I wiem, jak on się normalnie zachowuje. I on tak nie robi, rozumiesz? No to zajmij się nim, porozmawiaj. Ale macie mi pomóc, bo on nie, w ogóle nie wie, o co. On mówi, nic się nie dzieje, po prostu tak. Żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Czego ty nie rozumiesz? O co chodzi? Ale to może jakieś sprawy prywatne. Tak właśnie. Ale ja muszę o tym wiedzieć. Ty musisz. Jestem jego mamą. Nie muszę, no na przykład i co? Też wiem, że co mam ciekawski. Teraz iść do niego? Ja jestem ciekawski, co tak. Mam teraz iść z tobą i się ja podpytywać, tak, czemu się mną... wyperfumował i czemu się umył? Tak, i czemu się przebrać? No ale on się tak nigdy nie ale wybrał, on gdzieś jedzie, czy co? No właśnie nie wiem, ono wygląda na to, że tak. On gdzieś że wychodzi. On gdzieś wychodzi. Szykuje się. Jakby do kogoś. Czaisz, że do kogoś. To są nienormalne rzeczy, ale no dobra. No, ale dobra, on się tak nie zachowuje. No, dobra, no to zapytam się co i jak, ale ty przesadzasz. Nie przesadzam. Ja wiem, że nie przesadzam i przestań tak do mnie mówić, bo ja wiem co mówię i wiem co robię. I nie musisz kwestionować moich decyzji, tak? Jak ja mówię, że mamy się go zapytać, jakich decyzji? To idziemy. Że idziemy do niego i się pytamy i o co chodzi. I ma nam powiedzieć, rozumiesz? Ja idziemy. To sam załatwię, tak? Spokojnie. Razem ze mną, idę z tobą. Właśnie będę bał kąpać i w ogóle, nie? Bo Wiola niedługo będzie przychodziła i sprawdzała. Nie! Sobie. Dobra, chodzi, dobra, idę. Zaraz zobaczysz, że coś jest nie tak, tylko ciii. Widzisz? Mówisz, że coś nie jest. Co jest? No się ma. Czemu to nagrywać? No nagrywam, no. I co z tego? Czemu zrobiłeś taki cyp? Ja ci to wszystko wytrąca. Ja powiem ci, daj mi spokój, Wiolka. Nie, powiem ci tak. Wiolka uważa, że zachowujesz się jakoś dziwnie i... Wcale nie zachowuję się dziwnie. Nie nagrywajcie mnie. Ale będę ci nagrywać, tak bo coś z tobą jest dzisiaj nie tak. Ja nic nie mówię, ja mnie to nie interesuje, szczerze. Wiolka mi mówi, że ty się zachowujesz jakoś podejrzanie. No to przyszedłem sprawdzić, czy wszystko okej. Okay. Jak widać, zrobiłeś tu niezły burzel. Może czego ty szukasz? Pomóc ci muszę się ubrać ładnie. Ale po co? A co cię to obchodzi, Wiolka? Bo jestem twoją mamą, masz mi wszystko mówić, zawsze mi wszystko mówić. Ale mówisz. Ja ci nic nie powiem. Czemu masz mi wszystko mówić, bo możemy wybrać dobry outfit. Ja ci pomogę. Dobrze, ja sam sobie to wybiorę, tak? Ty nie umiesz się ubierać. Umiem się ubierać. Nie umiesz, bo ja to codziennie robię. Dobra, Wiolka, co cię to obchodzi w ogóle? No bo mi się obchodzi, bo ja mam wiedzieć, co chodzi, a ten... No elegancko i na New Schoolowo, no to zrób to. No to zrobię to. Tutaj ciuchów nie masz, ja w ogóle nie wiem, dlaczego ty dobra, to robisz. Dobra, ale ja mam maski nawet, czemu to nagrywasz? Możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Nie powiem ci, o co chodzi. Dobra, pójdę na dół ci po ciuchy, mogę? Mnie to nie interesuje. Po co mi rozwalasz, robisz sobie, ja to teraz mam posprzątać? Nie przestań, pójdę i przyniosę ci, bo masz wszystkie ciuchy takie, co ty chcesz na dole. Boże, przebiera ale, się, ubiera... Co chodzi? Może miał ochotę się przebrać. Powiedz, o co chodzi. Nie powiem. Miał ochotę powiedz, się ubrać. Co nie powiem. O dobra, Wiola, nie męcz nie tak. Nie powiem, o co ci Wiola, chodzi. Wiola, nie, dobra. Weźcie ją, weźcie. Dobra, chodź, Wiola. Nie chcę wiedzieć, o co chodzi. Weź, chodź. Chodź to. Co się szarpiesz? Bo on się tak nie zachowuje. Chodź, Wiola, chodź. Ja ci zawsze zachowujesz jak nienormalna. No i chuj! I masz mi powiedzieć w tej momencie, bo się martwię i chcę wiedzieć, o co chodzi. Czy to jest coś złego? Czy zawsze mi mówisz? O co chodzi? Dobra, chodźmy z Wiolą. Daj mu chwilę prywatności, wyjdź. Przepraszamy cię za nią, przepraszamy. Sorry, stary, ale wszystko okej? Tak, nie przepraszamy, tylko niech mówi, dobra, o co chodzi. Żałuję, że rozpocząłem z nią ten odcinek. Dobra, wyjdźcie. Mów kamuś. Myślisz, że co, że go nie nagram? Cały czas za mną łazi i mnie nagrywa. Nie mogę nigdzie pojechać, nie mogę niczego załatwić, nie mogę nic zrobić, to bo nagle... wiecznie za mną łazi. To nagle chcesz go nagrywać? Ale... I przecież nie chciałeś. Ale nie interesuje mnie on. Po prostu pójdę i to nagram, tak jak on mi to robi no i robi mi zawsze na złość. No i dzisiaj też mu zrobię. Co on knuje. Ty jesteś ciekawa, ja po prostu chcę mu zrobić na złość i wezmę kamerę i go nagram. Ale Wiola też no przesadza. Nie przesadzam. Dlaczego? On coś przede mną ukrywa, przepraszam bardzo. No, kim on nie jest? Można? Nie. Kim jesteś? Ja też... On mi zawsze wszystko mówi, on nic przede mną nie ukrywa i nagle co? Drdziasto, zacznij nie wiedzieć. Dobra, Wiolka, tak, weź. Bo ja muszę wszystko wiedzieć. Nie w każdym razie zapraszamy was do oglądania. Zostawcie subskrypcję tam na dole, łapeczkę. I co, zachęcam was do obejrzenia materiału. Pozdro. I co, wyglądasz lepiej? Nagrywaj go, traktuj go całkowicie jak powietrze. Powiedz mi, gdzie idziesz. Niech się to Wiolka nie obchodzi, bo to nie jest twoja sprawa. To nie jest twoja sprawa. Nie jest twoja sprawa, Wiolka. Nie jest twoja sprawa. Nie dostaniesz go, dopóki mi nie powiesz, gdzie nie też. Kluczyk do Mercedesa, Wiolka. Nie dostaniesz. A jak ty widzisz, gdzie jedziesz? Dlaczego się tak stroisz? Dlaczego się tak
tak dziwnie zachowujesz. Myjesz się dwa razy, wydasz się trzy. Dobrze, jadę do dziewczyny. Dane kluczyk. Nie widzisz, jak się poszykował? A możemy wiedzieć, kto to? Do dziewczyny. To nie jest, aż po co ci? Ty dziewczyna? O, straszne. Ty dziewczyna? Ty dziewczyna? Jadę do dziewczyny, daj kluczyk. Ale z czym ty widzisz problem? No ja nie chcę tu żadnej dziewczyny innej. Ale to jak ty za... Od kogo to obchodzi? Ale co mnie to wielko obchodzi? Ja chcę jechać do dziewczyny. Ale to obchodzi, nie. Ty to słyszysz w ogóle, Adam? No słyszę, słyszę. Ale ja mówię, że nie idziesz do żadnej dziewczyny. Chyba ktoś tutaj jest zazdrosny. Kluczyk. Nie jestem zazdrosna, po prostu... Kluczyk. Nie chcę, żeby cię ktoś zranił, tak? Kluczyk. Nie. To jest taki... Aha. Nie zostaniesz, nie jedziesz, nigdzie nie wychodzisz. Kluczyk do Mercedesa. Wiola, o, odpuść może. Źle się czujesz, może chodź. Wiolka, zostaw go. Chodź, kluczyk do Mercedesa, Wiolka. To jest moje auto i chcę kluczyk. Wyszykował się, tak. Ładnie się ubrał, a ty mu chcesz wszystko popsuć, no. Nie denerwuj mnie, idź do góry i się połóż, bo masz gorączkę. Nie. My i tak się dowiemy, o co chodzi. No daj. Dlatego nie wiem, dlaczego Wiola tak panikuje. Nie wiem, zobacz, po czym... Idź, no idź, ale coś ci się... Ale czym ty pojedziesz? Jak ty tam kradłeś, jak się przyrzepił? To nie jest normalna rzecz! Wracaj do domu natychmiast! Dobra, Wiolka, uspokój się, on da sobie radę. Miał jej samochód. Myślisz, że to? No to nie, ale skąd by miał mieć siebie samochód? Nie wiem, to wystarczy, że jakiś kolega mu pożyczył, przyjechał po niego. On nie ma tu kolegów! Albo, kto nie ma kolegów? Tak, nie ma kolegów, przyjaciół, dziewczyn, nie ma nikogo. Ale on tutaj nie ma! Dobra, patrz, jedzie, nagrywaj. To co to jest za samochód i skąd je ma? Ale? Pożyczalni. Ale nie, no bo panki są teraz wszędzie, stoją wszędzie, w każdym tym miejscu. To nie jest wypożyczalni. Schodzimy na dół. Nie, niech on się z nią rozgości, a dopiero do niego pójdziemy. Żeby się nie przestraszą, rozumiesz? Że co? Dobra, minęło 40 minut, więc idziemy zobaczyć, kto to jest. Gówno mnie to obchodzi. Zapraszam do środka. Ale co wy robicie? Ty jest ona. Wyjdźcie z kamerą. Taka jest sobie w kodze, nie popykaj. Nie idzie, nie idzie. Nie dotykać. Nie! Pokaż mi ją! Nie! Wstydzisz się kogoś pokazać? Pokaż mi ją! Ja tutaj mieszkam i ja chciałbym się dowiedzieć. Spokojnie, kochanie! Wyjdź, Kochanie! Wyjdź! Do kogo jeszcze tak mówisz? Ja wyjdę! Jesteście bezczelni! Jesteście bezczelni! Ale zejdziesz później do nas. Jak ja go, tak? Jak ja cię proszę, żebyś wyszedł, to nie wychodzisz. Ale chodź na chwilę. Wyjdźcie stąd. Okej, zamykam cię. Kto to jest? Jaki napaleniec. O, jak się napali. Ale ja usłyszałam jej głos, ja skądś już ten głos słyszałam. Ja ją muszę znać w takim razie. Teraz powiedzmy, bo ona jest w restauracji, coś tam się ogarnia. Jak znasz się? Wiesz, kto to jest? Nie wiem, ale kojarzę jej głos, ma strasznie charakterystyczny. Już gdzieś bym go słyszała. Dobra, poczekaj, wejdziemy, mu jeszcze przeszkodzimy drugi raz. 20 minut. Mi się tak nie chce już naprawdę tego nie nagrywać. Nie interesuje mnie. Tak mi się nie chce. Chcę ze mną nagrywać, ja zawsze wszystko z tobą nagrywam. Łażę tylko ze względu na to, że by mu zrobić na złość, a nie ja bym poczekał, że oni będą schodzić z tego. Właśnie, i tak ich zobaczysz. Ale ja chcę teraz zobaczyć. Co to jest? No to dziewczyna Błyskiego. Ale przecież jak oni są razem z tego rośliny. Nie, to jest Kostera. Ja nawet nie zobaczyłaś jej twarzy i od razu mówisz, kto to jest. Ja nawet nie wiem, o kim ona mówi, nie? Nie wiem, o czym ona mówi w ogóle. Kostera, szczerze, nie interesuje mnie to. Jestem zmęczony, chcę iść spać. No, ja tak samo. Ale ona? Dobra, zaraz do nich znowu wejdziemy i przeszkodzimy im w tej ich randce. Nie wiem, jak to nazwać. No tak, on też ci zawsze przeszkadza. Zawsze mi przeszkadza, więc dlatego... To nie może być tylko takie nie może być tak. I tyle. Muszę mu to po prostu zepsuć i spieprzyć mu ten wieczór. Może ja lepiej się do Kubińskiego. Dobra, weź sam. Ci lepiej nie odzywaj. Białka, stary, prosiłem się. Kto to jest? Ale... Kogo my tu mamy? Dzień dobry! Jeju! Cześć, ona jest ze Stiu! Co? Pagata? Ona? Ona? Co? Ale co to nie mówi? Nie! Pagata, ty nie radzimy, proszę, już na sucho! Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Ja mogę wychodzić? Nie, jest wszystko w porządku. Może coś jest nie tak, jest wszystko w porządku. Podoba ci się łóżko? Fajne. Co ty tu w ogóle robisz? Pokój, jeśli się podoba. No wyjdźcie stąd! Ty stąd wyjdziesz!
chcieli przestać przeszkadzać? Czemu im przeszkadzacie? Ty jest co? Anime! Od kiedy ty oglądasz takie rzeczy? Więc ci już to nie widziałeś! Co on ogląda? Widziałeś co on ogląda w tym laptopie? Wynocha! Widziałeś to? Powiedziałem, wynoście się z tego! Wyjdź nami! Masz wyjść nami! I się tłumaczyć! Już! A to mogłeś nam powiedzieć? Nie musisz tego tłumaczyć! Tutaj wszystko jest na kamerze! Nie musisz nic ukrywać! Bądź z nami! Dobra, nie no, ale tutaj ode mnie to szczęście ogólnie. Szczęście. Dobrze, zaraz. No szczęścia, wyjdź! No, szczęścia, no jak? Nawet szczęście. W domu X tak się nic nie działo. Ojej, już tam się nic nie działo. Tam się nic nie działo. Naprawdę, jak ona jest ze stewardem? Nie jest ze stewardem. Jest, nie każdy jest to wie, każdy to wie, że ona jest dalej ze stewardem. Nie jest ze stewardem, jesteśmy już ze sobą 3 tygodnie. No, bo ci uwierzę. Ty, ale w sumie faktycznie, bo nadawała na Instagrama, że coś jest nowe. A to tak super, że pozbierałeś po poprzedniej, tak? Tak, no. To są kąstewka. O, jakie ty szybciutki jest. Nie są kąstewka. Kąstewka są, bo ty ją niby tu przyprowadzasz, tak? O, może ty masz w tym jakiś, deal, co? Jaki deal? Biznes. Jaki deal? Biznes, zobacz. Nie, nie żaden biznes jest biznes. Ale co cię tam chodzi? Co cię odchodzi moje życie tym partem? No, bardzo dużo właśnie nie odchodzi. Zazdrosna jest Viola. To ona rozpoczęła. Nie jestem zazdrosna, ja się po prostu o niego martwię. Tak, martwisz się ode mnie. Tak, ja się zawsze o ciebie po pierwsze martwię i masz tu nie przyprowadzić mnie swojej tutaj, bo ja zawsze jesteś taki cringe. Dobra, weź ją. Kolejna cringe'owa para w internecie. Viola, uspokój się. Ja się po prostu o ciebie martwię, mam o wszystkich wiedzieć. Ona jest zazdrosna, no tak. Nie jestem o ciebie zazdrosna. Jesteś spokojnie, tak? Ale ja po prostu, jest dlaczego mnie o tym nie powiedziałeś? Co mi jest za problem? Ja musiałam zobaczyć, poznać wszystko. Nie jest. Ja mam ten problem, ja mówię, że chciałam wrócić do internetu. A nie jesteś. Za co mam im być? Szybko się pozbierałeś. Twoje ona jest stewardem i na pewno do ciebie. Za moje podejście do życia. Tak. Jakie widzisz moje podejście? Jestem szczęśliwym człowiekiem i ty? Oglądajesz ale, tak. Ale my nawet nie wiem, co powiedzieć. Ale my nie znamy prywatnie, poznajmy ją. Nie znamy jej prywatnie właśnie, on ją pozna. Nie, ja chciałam jaka troszeczkę. Nie miałeś nawet odwagi jej przedstawić. Tak? Dla ciebie? Nie miałeś uwagi mnie przedstawić? Jak ale co ty zostawiła stewarda dla mnie? A co mnie to obchodzi? Viola, nie możesz jej oceniać poprzez tylko internet. Musimy ją też poznać, tak? Ale ja już się poznam. Nie mogłeś przedstawić jej w normalny sposób? Jaki normalny sposób? Uważasz, że to jest normalne? Uważasz, że to jest normalne? A uważacie, że normalnym zachowaniem jest chodzenie ale... do pokoju? A ty tak nie robisz? Przepraszam bardzo, a kto mnie chce? Rano budzi mnie, szarpie na wszystkie strony, wyciąga kamerę i każe masz nagrywać. No to za, a ty za nim nie chodzisz? Cały czas za mną chodzisz, jak chcesz sobie kogoś przyprowadzić, dobrze, to odpalasz kamerę i za mną łazisz. Ale nie miejcie do mnie problemu, ja mi ją przedstawił was wtedy cały czas. To dlaczego normalnie to nie zrobiłeś? Dobrze, nie widziałeś. Bo nie chciałem teraz, ale dobra. Bo by to wypłynęło do internetu. Aha, właśnie, to wcale teraz by nie wypłynie. Myślisz, że takie rzeczy ukryjesz? Masz tego nie wrzucać do internetu. A wrzucimy. Masz tego nie wrzucać do internetu. To my wzięliśmy tą kamerę, my nagrywamy ten film. Ja to ale stary, nie mogę takie rzeczy. Ale ja to nagrywam na życzenie Violi. Ja to nagrywam na życzenie Violi, to tak, Viola. To jest płynie. To nie może być takiego. Ale to będzie. Tak, nie może być coś takiego do internetu. Zostaw tą kamerę. Nie jeszcze, poczekaj miesiąc. Nie, to już każdy zobaczy. Miesiąc. Nie, nikt. Nie debil miesiąc. Numer jeden. Jeden, zobaczcie jak ukrywa jak co zrobił. Wstyd, jest wstyd się. Nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. Będę cię dotykać, bo mogę. Żałosne, bardzo żałosne. Co nie będę się tak leczyć? Dobra, dobra. Nie już zwracajmy na nią uwagi. Hej! Zadowolony jesteś z siebie? Oczywiście, że jestem zadowolony. Możesz się na mnie przeszkadzać? Czemu wybrałeś taką tępaczkę? Odpierdol się, tak? Wiesz, spalaj mopy. Od kiedy w ogóle jesteś tak długo? Tak długo? A czemu już nie jesteś ze stuartem? Dobra, ale odejdź. Spokój się, Viola. Odejdź stąd, Violka. Dwóch idiotów możesz się dobrało. Dwóch nie do rozwoju psychicznie. Trochę cringe'u na tym kanale nie zaszkodzi. Ciekawe, kto kogo pierwszy zarazi rakiem. Dobra, ja idę chyba spać. Ja też. Nie, też idę, bez kitu. Weź uważaj, bo też się zarazisz. Nie, ale ja też. Ale no powiedz, dlaczego w ogóle tu jesteś? Dlaczego z nim? Ale dobra, dobra, Viola. O co ci on się zapytałam? Dobra, Viola, ja idę. Wiesz, że ty z nimi będziesz, daj sobie sprawę. Dobra, Violka, proszę cię wyjść. Ty jest po prostu jakiś... Viola, odwal się, nagrywacie na kamerę, Viola, trzymaj kamerę, bo ja idę. Nie, nie, ty masz ze mną zostać. To jest bez sensu. Co jest bez sensu? My idziemy spać. Zostań ze mną! Nie, ja uciekam. Zostań ze mną, nie może być tak. Dobranoc, miłego wieczoru. Nie, no Adam! Nie zostawię mnie samej! Ale nie mogę patrzeć na tych tempaków, to jest zbyt puste, żebym tam przybywał. Bez sensu, daj mi spędzić trochę czasu razem. Co? No przecież będziesz chciał się zemścić! To się zemściłem! Powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Siema! Ogólnie, ja powiem wam tak, ja tego nie odpuszczę i zaraz idę Adama namówić, żeby mi pomógł w tym, bo tak po prostu nie będzie, no to ogólnie nie pozwolę. To jest po prostu żałosne z jego strony i po prostu tak tego nie zostawię. Nie mogę.
Adaś, musisz mi w tym pomóc. I nie interesuje mnie to. Musisz, słuchaj, jesteś moim przyjacielem i ja bym ci pomogła. Proszę. Ale co tak zależy na tym? Malutkim dzieciaczkiem. Ja nie mogę pozwolić, żebym był z jakąś wieśniarą, która zdradza Stu. Ale ja to rozumiem, no to jeżeli go zdradzi, no to my też oczywiście na to zareagujemy, ale na ten moment może dajmy szansę. Ale nie, on po prostu nie może być z nim. Proszę. Czyli co, chcesz uprzykrzyć jeszcze ten wieczór, tak? Tak, żeby ona po prostu zniknęła. Ja mogę pomóc ci w tym taki sposób, że będę za kamerą. Tak. To mi wystarczy. Tylko po prostu mi pomóż. Proszę, ja bym ci pomogła. Robię to dla ciebie, dobra, no, ja bym ci pomogła. Okay. Tak? No niech będzie, ale... Dziękuję. Naprawdę, będę ci wdzięczna, jestem ci długwinna. Mam nadzieję, że komuś nie będzie zły na mnie przez to. Oj tam, on robił gorsze rzeczy, wiesz o tym dokładnie. No to lecimy. Brawo, jest w kuchni, chodź. Tylko trochę spokojniej, tak? Niż wcześniej. Z nią? Z tą obrzydliwą paskudną wiedźmą? Dobrze, no, już Wiolka, proszę cię. Ona nie ma prawa cię dotykać, dlaczego? Ale jest obrzydliwa. Obrzydliwa, paskudna. Nie masz prawa, ty ją? Dobra, Wiolka, proszę cię. Wiolka, proszę cię. Wiolka, proszę cię, świnia się denerwuje. A ty? A mam w dupie, że świnia się denerwuje. Świnia, to myślę, że ja na nie proszę cię, przestań. Jak ja ją teraz zabiję? Zabiję cię, rozumiesz? Dziewczyno! Co jest, dziewczyno? Wynoś się w ogóle stąd, to nie jest twój dom! To jest mój dom, do cholery, wymacham ją. Ale ja teraz tam jestem. Wiolka, nie przeginaj pały. Nie przeginam pały, ty przeginasz pały. Przywracając ją stąd. Nie nagrywaj tego, Adam, widzisz, że patologię robi Wiolka. Po co to nagrywasz? O bo zaraz, obrzydliwcu! Jeszcze zobaczymy. Chodź stąd, Adam. Dobra, już się trochę uspokoiłam. Trochę wybuchłam. A... Troszeczkę? Troszeczkę mnie poniosło może. Ale ja już będę dla niej miła. Tak? Będę miluteńka. No ale tak. Niby dlaczego będzie dla niej miła? A, bo mały pranik. Ale ja w to nie wierzę. Po tym, co przed chwilą widziałam, to ja w to nie uwierzę, wiesz o tym. A chcesz założyć się, że będę dla niej miluteńka? Może mi cokolwiek, ale będę tylko minutkę. No dobra, no to. Ale to powiedz mi ten plan, skoro razem jestem z tobą w tym wszystkim teraz. Na razie ci go nie powiem. Na razie go nie możesz wiedzieć. Aha, no na razie go nie możesz wiedzieć, słucham? No to ja nie będę tego nagrywał. Adasiu, będziesz to nagrywał. Nie obchodzi mnie to. Masz to nagrywać. Ja mam plan, ale zostaniesz w niego wtajemniczony, nie martw się. Ale będę za nim miluteńka. No zobaczy, co się wpakowała. Biała, powiedziałabyś mi coś może w końcu o tym planie? Nie, jeszcze nie, później się. Proszę! Hej! O, przyszłaś! Wiesz co, ja chciałam cię bardzo przeprosić za moje poprzednie zachowanie. Nie nagrywasz, co nie? Nie, ja tylko tak sobie sprawdzam, wiesz, bo jestem operatorem. Ja chciałam cię bardzo przeprosić za moje poprzednie zachowanie. Źle się zachowałam. Wiesz, powinnam ciebie po prostu poznać. Wiesz, mam nadzieję, że zaczniemy od nowa. Ja jej to od początku tłumaczyłem, no ale wiesz. Głupie, że tak wyszło, ale wiesz, no musisz to zaakceptować, że jest, wiesz, nowa dziewczyna, ja tu wchodzę, to już też jest mój dom, ja się tutaj chcę w ogóle wprowadzić. Moją przyjaciółkę masz, nie wiem, czy znacie moją współlokatorkę. Chcesz się wprowadzić? No. O, no to zajebiście. No przecież dziewczyny. Będzie ja, Masza, moje wszystkie zwierzęta. Wiesz, masz takie zajebiste makijaże, nauczyliśmy się malować, bo ja tak średnio Moje wszystkie zwierzęta tutaj przyniosę. O, w końcu nie będzie nudno. No, my ogólnie tutaj jest tyle pokoi, że już tak sobie myślałam, że może znajdę coś tam. Powiększymy naszą rodzinę. Tak? Ojej, to fantastyczny pomysł. Ale co myślisz? On zawsze chciał mieć dzieci, słuchaj. A dzieci? A ty jesteś idealna do tego, nie, prawda? Zwierzęta. A zwierzęta, aha. Zwierzęta, ja myślałam, żeby piesków parę, koty, konika. Co myślisz o kucyku? Kucyku, on kocha kucyki. Słuchaj, ale będzie potrzebny twój pokój. Mój pokój? Żeby go przerobić na garderobę. Dobra, nie mam problemu, słuchaj. Ale nie no, spokojnie cię udostępnię, teraz jesteś jego dziewczyną, więc nie ma problemu. Ja się do tego dostosuję, co nie? Ja tam sobie znajdę gdzieś na kanapie, będę spała, czy coś, tam nie ma problemu. No, ale pamiętaj, to jest... Czyli jesteś teraz też właścicielką tego domu? Tak, ale pamiętajcie, mi casa es su casa. Dobrze, ja dzisiaj od teraz wykonuję twoje rozkazy i jego, tak? Jesteście cudowny parą, Boże. No tak. Naprawdę, będzie bardzo fajnie, dogadamy się, tak? Będziemy chodzić razem na zakupy, słuchaj, będziesz musiała, pamiętaj, że będziesz musiała go ubierać, robić mu śniadanie. I będę chodzić, co jest musiała... mama? Tak, będziesz musiała, bo on nie umie sam funkcjonować na co dzień. Ale poważnie się to mówię. Nie. Nie, strasznie, nie. Ja tylko jestem odczulanie w ogóle. A, no to dobra, no to spoko, to będę mogła dalej robić te obowiązki za ciebie, jakby, chociaż powinnaś się ty, ale spokojnie dogadamy się. Czyli ty będziesz tylko spraw łóżkowych, a Wiola reszta. Dokładnie. Dajesz. Jesteśmy pogodzeni? Jesteśmy pogodzeni. Dobra, super. Pozdrów go, tam powiedz, że już jest wszystko. Będę cię spać, do jutra. Dobra, do jutra. Zrobisz nam śniadanie? Jasne, zrobię wam. A co masz ochotę? Zdam się na ciebie. Dobra. Opa. Pa, pa. I co, mnie nie wróciła? Ona jest wredną
Dobra, bo usłyszy, bo usłyszy. Usłyszy. Tak jak mi wywali, ja naprawdę miałam ochotę. Dobra, załóż, może już nerwy na wodę, ona tak? Ona jest pierwszy dzień tutaj, ona coś takiego do mnie mówi, no jest zabawne. Co ona sobie myśli, że ona tutaj zastąpi mnie? Ona jest chyba nienormalna. Jaki on jest głupi, naiwny, na takie coś, jak ona się tu już rządzi. Ja, też się nie spodziewałem, że ona potrafi być taką manipulantką. Widzisz? Tak. Mówiłam ci, nie można pozwolić, żeby on z nią był. Nie wiedziałem, żeby kamuś jest taki łatwy. No on jest, bo tak da się zmanipulować. Nie wiem, czy ona mu coś dała. Wy to widzieliście, że widzieliście. To co ona do mnie w ogóle mówiła, to ona jest chora. Ona jest chora, pierwszy ona dzień, nie wiem, pierwszy dzień. Ona może mu coś dała. Kilka godzin tutaj jest i tragedia. Takie rzeczy. No tak. Ale pozbędziemy się jej. A ty się już nie, Marta już no tego to zobaczycie już w kolejnym odcinku, a taki sam czerwony przycisk, jaki widzicie nad paluszkiem. Stawcie tam na dole. I zapraszamy do kolejnego odcinka.